co zobaczyłam, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Nie widziałam nigdy wcześniej tak zapierającej dech w piersiach posiadłości. Imperium. Jedynie to określenie wydawało mi się odpowiednie, żeby nazwać to, co widzę. Nie spodziewałam się, że na obrzeżach Warszawy może być tak cudownie. Lokalizacja nie przypominała dużego miasta, a raczej zapomnianą, odludną wioskę. Budynek, w którym miałam zamieszkać, znajdował się blisko lasu i był bardziej odizolowany niż inne. Otaczały go wysokie tuje, co dawało naprawdę dużo prywatności. Oczywiście brama była wysoka na jakieś 3 metry i otworzyła się automatycznie. Należało wjechać pod górkę na parking, gdzie dopiero ujrzałam w całej okazałości wykwintną i niezwykle nowoczesną willę. Przypominała odnowiony zamek z przeszklonymi ścianami. To tylko jedno piętro, ale ciągnęło się w nieskończoność. Wszystko miało stonowane kolory. Biel, szarość i brąz. Śmiało mogłaby tu przenocować królowa Elżbieta albo inna ważna osobistość, standardy z górnej półki. Dostrzegłam urzekający ogród, a w nim basen. Byłam zachwycona. Uwielbiałam wodę. Na podjeździe moim oczom ukazało się też czarne, połyskujące Ferrari, które wyglądało, jakby dopiero opuściło salon. Ludzie, którzy tu mieszkali, musieli być niewyobrażalnie bogaci. Nie potrafiłam nawet policzyć, ile to wszystko mogło być warte. Anna Wojciechowska, Słodkie łzy Nadii, czytam ja, Marta Markowicz.